witajcie serdecznie. Jest grudzień, okres przedświąteczny. Zapraszam do spędzenia ze mną niedzieli. Chcę się podzielić z Wami swoimi wrażeniami na temat mojej pierwszej nocy polarnej oraz przedświątecznym nastrojem. W tym filmie postaram się pokazać, jak wygląda dzień w trakcie nocy polarnej właśnie. Nocy polarnej, czyli w okresie, kiedy słońce nie wznosi się ponad horyzont. To zjawisko w Alta obserwuje się od 25 listopada do 16 stycznia. Jeśli macie wrażenie, że w filmie jest ciemno, to słusznie. Nie doświetlam specjalnie kadrów, chcę Wam pokazać jak najbardziej realistycznie, jak to wszystko wygląda. Poza tym w tym filmie znajdziecie kilka adwentowych wątków. Zapraszam! Hej, hej! Jest 12.30, czyli prawie południe, trochę po południu. Chodźmy zobaczyć, jak wygląda ta noc polarna na zewnątrz. Ja tylko się szybko tutaj ubiorę. Jest minus 9 stopni, więc mam na sobie... To znaczy tak, powiem szczerze, że to wcale nie jest aż tak zimno, zwłaszcza jak nie ma wiatru, ani jakichś specjalnie śnieżnych warunków, więc nie jest aż tak źle. Na podstawie danych, które mam, twierdzę, że jest minus 9 stopni na zewnątrz. Więc ja się ubieram na spacer i jak widzicie, nie używam jakichś specjalnie ciepłych rzeczy, w sensie grubych butów, bo śnieg jest suchy i tak naprawdę nie będę moczyć tych butów za bardzo. To, co mam na sobie, to jest wełna, wełniana bielizna, wełniana bluzeczka, wełniane skarpety, getry z dodatkiem wełny i na to nakładam kurtkę i to mi wystarcza. Rękawiczki wełniane, nie żadne skórzane. Owszem, skórzane ładnie wyglądają, ale muszą być podbite futerkiem, żeby spełniały swoją rolę. Także raz, dwa, trzy, telefon. Światło. Klucze i idziemy. I to wygląda tak. Jak widzicie, nie jest zupełnie ciemno, ale to jest taka pora w ciągu dnia, takie 2-3 godziny, kiedy powietrze jest słoneczny dzień, niepochmurny, wtedy słońce nie pojawia się nad horyzontem, ale jest taka poświata, która miesza kolory na niebie. Bajkowo, prawda? Na takim mrozie, gdy nie ma wiatru, człowiek się bardzo szybko rozgrzewa, więc tak naprawdę nie trzeba być specjalnie grubo ubranym. I ważne jest to, że skóra bardzo szybko wysycha, zwłaszcza usta.
trzeba pamiętać o tym, żeby smarować się kremem usta, jakimś sztyftem. W przeciwnym razie człowiek się potem męczy, bo to wszystko naprawdę się szybko podrażnia. Patrzcie na to. Alta w całej swojej zimowej wspaniałości. Słońce przez cały ten okres nocy polarnej nie wznosi się powyżej horyzontu, ale właśnie ta łuna, światło, która w słoneczne dni jest widoczna, pięknie miesza się, chodzi mi o kolory, miesza się z ciemnym niebem. Myślę, że takie odcienie błękitu i granatu, jakie tutaj można obserwować w tym okresie, to są najpiękniejsze kolory, jakie ja osobiście w życiu widziałam w naturze. Te góry śniegu czekają na wyjście do morza. Hej, hej! Jakąś godzinę później jest już kompletnie ciemno, jak widać. Centrum Alta oświetlają sztuczne światełka, gwiazdy adwentowe, używane na potęgę wszędzie. I co? Mówiąc wprost, gdy jest ciemno, tak naprawdę ciężko coś ciekawego pokazać. Więc wracajmy do domu i sobie spędzimy resztę czasu, resztę dnia razem, ok? Jest godzina 16. Spodziewam się dzisiaj na obiedzie, obiadę, kolacji gościa. Przyjdzie Anna, moja znajoma. I dlatego muszę przygotować coś do jedzenia. Więc zapraszam do kuchni. To jest częściowo odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę można tutaj robić w trakcie nocy polarnej. Oczywiście więcej czasu spędza się w domu niż latem. To chyba jest oczywiste. Mi się wydaje. I myślę, że kluczowe tutaj jest, żeby trzymać się swojego rytmu dnia. Dzisiaj jest niedziela, więc jakby rytm dnia u mnie niedzielny jest raczej rozmymłany, nie ma zasadniczo rytmu. Natomiast co chcę powiedzieć, że jest dużo łatwiej, to znaczy po pierwsze nie ma co demonizować tej nocy polarnej, bo ciemno jest w Polsce też i w wielu jakby bardziej na południe położonych krajach też się bardzo szybko robi ciemno i niektórzy, większość osób, które pracują powiedzmy od 8 do 16 w okresie zimowym też mało światła dziennego widzą, bo na przykład są w czasie całego dnia w pracy. Także można się do tego przyzwyczaić pod warunkiem, że się ma swój rytm. Znaczy, że wszyscy mogą się do tego przyzwyczaić. Jedni się będą przyzwyczajać łatwiej, a inni trudniej. Więc łatwiej jest się przyzwyczaić, jak się ma swój własny rytm dnia, poranek. Szybka kawa, prysznic i do pracy. Po pracy jakieś tam aktywności, kto co lubi. Dla mnie na przykład ważny jest sport, więc chodzę na basen, czasem na siłownię, korzystam z zajęć jogi online. No i tak sobie organizuję czas. W grudniu też brałam udział w zajęciach z norweskiego, bo zdawałam egzamin na szkpruwetę. No i tak to wygląda.
Dla mnie perspektywa nadchodzącej nocy polarnej była przerażająca. Uważam też to dlatego, że ja nie byłam świadoma, po prostu nie wiedziałam, co to tak w praktyce oznacza. Miałam tylko jakieś wyobrażenie na temat tego okresu i to takie mroczne. Mroczne, bo jest ciemno, zimno, ale mroczne też dlatego, że na przykład słyszałam, że dużo osób stąd wyjeżdża w okresie nocy polarnej, że to jest naprawdę ciężkie do przejścia psychicznie, że ludzie się tutaj zapijają, nadużywają właśnie środków odurzających różnego typu i pewnie coś w tym jest, bo mówi się, że tu jest bardzo dużo alkoholików. Natomiast wydaje mi się, że to jest tak jak wszędzie, że jeżeli człowiek ma wewnętrzny spokój i nie dręczą go jakieś szczególnie uciążliwe demony, to jest w stanie, no po prostu nie robi problemu to, żeby być samemu przez dłuższy czas albo żeby właśnie dostosować się do nocy polarnej, do dnia polarnego, nie wiem, do długiej podróży statkiem, do jakichś takich rzeczy. Uważam, że w cudzysłowie ludziom odwala nie z tego powodu, że znajdują się w takiej sytuacji, tylko z tego powodu, że sami mają w głowie jakieś nierozwiązane problemy i że właśnie to jest przyczyną ich różnych przygód, a taka noc polarna może być tylko triggerem, takim czynnikiem, który uwalnia te emocje, lęki albo coś innego, co tam w człowieku się dzieje. Gdybym miała podsumować te swoje wrażenia z mojej pierwszej nocy polarnej, w której w trakcie jestem, to powiem tak. Jest to dużo łatwiejsze niż się spodziewałam. Rytm dnia, utrzymywanie ciała, organizmu w rytmie codziennego dnia jest dla mnie osobiście bardzo ważne. Czyli wstawanie o określonej porze, określone zajęcia w ciągu dnia. No i trzecia rzecz, że to jest niesamowite doświadczenie. Ja jestem bardzo wdzięczna losowi. Może powinnam, nie wiem, komu powinnam dziękować, chyba najbardziej samej sobie, że mam okazję tego doświadczyć. Uważam, że warto było, w sensie warto było przyjechać i to wszystko przeżyć, przyjechać do Alty. Jest godzina 21:30, już po wszystkim, po deserze, gość wyszedł, więc zostaliśmy sami i to jest okazja, żeby załatwić dwie sprawy, które nam dzisiaj do załatwienia pozostały. W tym filmie zostały mi do poruszenia jeszcze dwie kwestie. Jedna to jest rozwiązanie quizu z ostatniego nagrania i nowa zagadka. Więc jeśli chodzi o to, co oznacza Hyrdreperen, to jest oczywiście zabójca dziwki. I powiem, że ja sama jestem sobie winna z tym quizem, bo dopiero po nagraniu filmu, opublikowaniu go, zorientowałam się, że to jest tak proste, że nawet Google Translator jest w stanie podać poprawną odpowiedź, więc na dzisiaj przygotowałam coś bardziej ambitnego, ale tłumaczę sobie to w ten sposób, że chciałam Was po prostu zachęcić do zapoznania się z serialem Exit. Mam nadzieję, że mi się to udało. Także podsumowując wątek, odpowiedź poprawna, co oznacza, kim jest Hyrdreperen, to jest zabójca dziwki. I to jest określenie, którym jeden z bohaterów nazwał innego bohatera w serialu Exit w pierwszym sezonie. Były nagrane dwa sezony tego serialu. A dlaczego? No to trzeba zobaczyć. Wspomnę tylko, że jest tam
albo nie wspomnę, nie będę spoilerować. Serial jest spoko, trzeba go oglądać z przymrużeniem oka i wtedy naprawdę można się nieźle uśmiać. Okej, quiz na dzisiaj. Quiz na dzisiaj, który wymyśliłam, jest związany z okresem, w którym jesteśmy teraz. Jest, myślę, trochę trudniejszy i myślę trochę bardziej ambitny, bo wymyśliłam, że zapoznam Was z wierszem poświęconym Adwentowi. Adwent, Boże Narodzenie, to jest okres szczególny i tutaj, i w każdej innej kulturze z korzeniami chrześcijańskimi. I tutaj powstało bardzo dużo piosenek, właśnie wierszy, związanych pieśni, związanych z Adwentem. I zaraz przeczytam Wam wiersz. Przeczytam, bo nie znam go na pamięć. Wiersz napisany jest przez Inger Hagerup. Imię Inger, nazwisko Hagerup. I ma tytuł Advent, a zagadka będzie związana właśnie z treścią tego wiersza. Więc zaraz go przeczytam, a potem zadam pytanie. Gotowi? No to czytam. Så tänner vi ett lys i kväll, vi tänner det för glädje. Det står och skinner för sig själv och oss som är till städe. Så tänner vi ett lys i kväll, vi tänner det för glädje. Så tänner vi två lys i kväll, två lys för hopp och glädje. Det står och skinner för sig själv. O os som ar tilstede. So tener vi tulis ikfeld, tulis for hop oglede. So tener vi trelis ikfeld, for lengsel hop oglede. Des stor o shiner for sigself, o os som ar tilstede. So tener vi trelis ikfeld, for lengsel hop oglede. Vi tänner fyra lys i kväll och lär den bränna ned. För längsel, glädje, hopp och fred, men mest allikevel för fred. På denna lilla jord, vår människobur. Pytanie brzmi, dlaczego zapalamy świece w drugą niedzielę Adwentu? Jakie wartości chcemy w ten sposób upamiętnić? Za chwilę podam Wam dla ułatwienia możliwe odpowiedzi i czekam na Wasze komentarze w polu poniżej. Trzymam kciuki, a odpowiedź poprawną podam w następnym nagraniu. Dziękuję, że spędziliście ze mną tą zimną, ciemną niedzielę. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia, mam nadzieję, w następnym nagraniu.